Szybka Kolej Miejska w Trójmieście planowała kupić nowe pociągi, jednak do kolejnych przetargów nie zgłosił się żaden oferent. Oznacza to, że spółka może stracić unijne dofinansowanie. W tej sytuacji, w trosce o komfort pasażerów i rozwój komunikacji kolejowej w regionie, samorząd województwa zaproponował, aby dofinansowanie z przetargu SKM przeznaczyć na nowe pociągi elektryczne. Ten pomysł jest bardzo prosty, mianowicie z zaniepokojeniem obserwujemy, żeby nie powiedzieć zbyt ostro, nieporadność zarządu SKM-ki w zakupie nowego taboru, o czym świadczą dwa nierozstrzygnięte przetargi. Dlatego chcemy pomóc SKM-ce i chcemy zrealizować ten projekt my, jako Urząd Marszałkowski. Wymagana będzie na to zgoda dotychczasowego beneficjenta Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz jej właściciela, spółki akcyjnej PKP. Z naszej strony deklarujemy pełną gotowość do zakupu tych 10 pociągów, do przekazania ich do obsługi aglomeracyjnego i chcemy w ten sposób zapewnić uratowanie dofinansowania unijnego, ważnego dla Pomorza, ważnego dla naszych mieszkańców, bo tabor SKM-ki wymaga pilnej wymiany. Przepychanki pomiędzy wspólnikami w spółce SKM trwają od dłuższego czasu, więc jednym z rozwiązań byłoby przejęcie większości udziałów w SKM przez Urząd Marszałkowski. Cały czas trwa problem, żeby zakupić sprzęt, żeby tabor zakupić dla SKM-ki i w zasadzie ten przetarg już po ISiU w 2018 roku nie doszedł do skutku, ponieważ SKM-ka jako Trójmiasto, gdzie większościowym udziałowcem jest PKP, duży PKP, nie uzbierała na wkład własnych środków tutaj. I marszałek zaproponował wtedy, że właśnie przekaże 100 milionów złotych, ale też za to chciałby, załóżmy, podnieść kapitał. Natomiast właśnie PKP jako Warszawa się nie zgodziła się. Widać, że to jakieś partykularne interesy są tutaj, że nie rozchodzi się o dobro pasażera, tylko o jakieś interesy partykularne zarządu, że wolą być pod zarządem Warszawy, a nie tutaj Gdańska. A cały czas wiemy od samego początku już, że cały czas SKM-ka Trójmiasto ma problemy, żeby zebrać środki na wkład własny. Już kiedyś marszałek poręczał taką właśnie serię, która poszła do remontu właśnie sprzętu, właśnie też sprzętu taboru elektrycznego i musiał poręczyć to, pamiętam, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, bo też nie mieli jak gdyby zdolności finansowej, a teraz cały czas te przepychanki trwają, załóżmy tutaj o ze 100 milionów wkład własny. Natomiast chciałbym powiedzieć, że SKM-ka Trójmiasto, ona nie jest tutaj pod rękę dużej firmie PKP Warszawa, ponieważ jest tutaj daleko. Ona powinna być traktowana jako kolej tutaj nawet nie regionalna, tylko lokalna tutaj. I tutaj rzeczywiście powinien mieć pakiet większościowy Urząd Marszałkowski, by nie było żadnych problemów. Zresztą Urząd Marszałkowski zamówił tutaj 29 zestawów, gdzie 10 pójdzie prawdopodobnie do właśnie SKM-ki. Ale przepychanki są i to jest niepotrzebne, ponieważ najważniejszy jest pasażer tutaj i pasażer powinien być tutaj naprawdę szanowany, powinien mieć właśnie jeździć tym właśnie sprzętem, tym taborem coraz to lepszym, nasz większy komfort, a tutaj jest coś odwrotnego, załóżmy interesy partykularne są właśnie ponad właśnie tutaj jak gdyby ten właśnie komfort pasażera. Zmodernizowana sieć kolejowa to podstawa dobrej komunikacji. Według ostatnich rankingów województwo pomorskie jest liderem w wykorzystaniu transportu kolejowego w Polsce. Niestety można wnioskować, że nie jest to argumentem dla udziałowców w Szybkiej Kolei Miejskiej, skoro nie zależy im na modernizacji także taboru.